Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich. To jest wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak, a dzisiaj kolejny już raz. Jest dzisiaj moim Waszym gościem Leszek Juszczyszyn. Witaj Leszku. Witaj, dzień dobry. jest jak te wakacje przylata, przyleciały. No, szybko i w gorącej atmosferze. Tak. <laughs> e, dzisiaj rozmawiamy, jesteśmy w kręgu plebanii. E, Dziękuję i cieszę się, że kupujecie tą książkę. Tak znajomo brzmi <laughs> Pleba, Tak swojsko. W to wiesz. Tak, tak swojsko, nie. Nic nowego. A będziemy się rozmawiać o śmierci dla plebani, czyli taki trochę smutny hmm. temat, ale rzeczywiście. Mm, no, jest coś na rzeczy, bo y, czytam informacje z ostatnich dni, jakaś tajemnicza śmierć y, na plebanii, y, informacje czytam z internetu, y, ksiądz Tadeusz Krzywiński, proboszcz znaleziony martwy, miał ranę, kłótą. W pracy piersiowej. Co jakiś czas dowiadujemy się o jakichś samobójstwach. Zabójstwa. Zabójstwa. Bo, bo też duchowni siebie no wzajemnie właśnie, poranili. Tak, to było, w, zdaje się, w, w diecezji biskupa Kaszaka, ale już po jego odejściu w Sosnowieckiej. W Sosnowieckiej. tak. Tam diakon tak, tak, tak. został zamordowany przez księdza. Ten ksiądz później popełnił samobójstwo. Mnóstwo jest takich historii, był taki czas, kiedy bardzo dużo pisano na temat samobójstw w diecezji tarnowskiej u Skworca. Mówiono, tak. że to bardzo taki trudny kapłan. No w ogóle są informacje takie na ten temat, że księża ni stąd, ni zowąd, giną w wypadkach samochodowych. Jadą na czołówkę lewym pasem pod Tira. Spadają ze skały tak romantycznie. Tak, wychodzą w góry i nie wracają. Przedawkowują tabletki, ale kuria mówi, że no to jest zatrucie. No jak to się już powiesi, to za bardzo nie można uratować sytuacji i jest to zawsze takie mm, przykre. Yy, rozmawialiśmy trochę przed, audy przed audycją, mówiłeś, że mm, spotkałeś się z ludźmi, bo chyba to jest największy dramat, którzy byli blisko tej śmierci. Ty sam otarłeś się o śmierć, bo... Mhm też przywołuje tą historię w książce, opowiada, że w pewnym momencie usłyszałeś jakiś taki głos z nieba, który, który ci powiedział ty też tak skończysz, a pamiętam, że byłeś w dość nieciekawych okolicznościach w domu księdza że emerytów, jakiś tam tak, pa... to był taki epizod, kiedy byłem wykładowcą w Krakowie i mieszkałem w... Tak. właśnie w domu powiedzmy emerytów, albo duchownych, którzy mieli poważne problemy ze zdrowiem, a ja miałem blisko na wykłady stamtąd, ale musiałem z nimi zjeść obiad od czasu do czasu i to rzeczywiście był tragiczny widok, dlatego że kiedy mówimy o, kiedy mówimy o samobójstwach księży, to trzeba powiedzieć o, o życiu, które marnie wygląda, jeśli chodzi o duchownych. Mm -hmm. Tam za ścianą, za drzwiami kancelarii, za, za drzwiami zakrystii, tam gdzie już nie sięga wzrok cywilów. Tam się dzieją makabryczne rzeczy. Ja właśnie kiedyś tak siedzę przy stole, przy obiedzie i słyszę jakiś taki bełkot. W powietrzu się unosi zapach moczu. Jakiś, takie, jakiś duchowny mówi: No, tak, w tych Stanach Zjednoczonych to oni chcą zarabiać pieniądze na tej pedofilii, tak. Mhm. I nie, a ja patrzę i widzę, że tam siedzi też człowiek, który był dyrektorem małego seminarium i, i wiadomo było, że gwałcił dzieci, że gwałcił chłopców. Że siedzą homoseksualni mężczyźni, że młody 30-letni chłopak, który na narkotykach jechał i, i już miał mózg po prostu sprany, już nie jarzył rzeczywistości. Siedział czy, czy jakiś starszy człowiek, wyglądający jak ojciec pio, ale on kompletnie już nie jarzył, papierosa nie odstawiał. I to był tak makabryczny widok. I ja patrzę na nich i, i nagle słyszę w środku i ty wkrótce będziesz tak wyglądał. I to był e, jedyny głos, mm. który w życiu usłyszałem, ale to taki wewnętrzny głos. Ale on mm. był tak wyraźny, że kiedy wróciłem do swojego mieszkania byłem przerażony tym, co usłyszałem. Tym, 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 tą całą sytuacją. I, myślałem, I ja tak będę i mówię nie, nie zgadzam się. To był taki krzyk rozpaczy. I, i, I poczucie takiej bezradności, ale, ale co ja mogę zrobić? Po prostu jestem w tak zwanym zgromadzeniu zakonnym, mam kieszonkowe 100 zł na miesiąc. Wtedy chyba tyle to wynosiło. Co starczało na pastę do zębów krem Nivea i, i, i czasem na, na, na coś do golenia. I mówię, nie. I, I następny epizod, następny moment budzę się w łazience na podłodze. Po prostu zemdlałem, z tego napięcia, przerażenia zemdlałem. No i wstaję, patrzę do lustra, ja mam twarz do, do krwi zdartą. Więc ubrałem się, umyłem, trzeba było mi się odprawić rano, więc wchodzę do zakrystia, zakonnica mówi, o, zaklałpałe, dobra. I podaje mi szaty kapłańskie do odpowiednia mszy. I tak mówię, o, widziałam już nieraz. I tak, a to mnie przeraziło jeszcze bardziej. Myślę, gdzie ja jestem, co ja tu robię. I to był moment, kiedy poszedłem do jakiejś pani psycholog, która mi odesłała do, do, do następnej po tabletki, a potem trafiłem już z, z konkretnym adresem na terapię. To była moja decyzja, żeby po prostu ratować życie. I to był początek. Dzięki temu tu siedzimy. Jestem przekonany, że gdyby, gdyby nie ten głos wewnętrzny, gdyby, gdyby nie to, że raz w życiu zemdlałem, gdyby nie to, że leżałem na podłodze i byłem przerażony, i gdyby nie to, że znalazłem osobę, która powiedziała, musisz, musisz się. Ratować. Musisz zadbać o siebie. To byśmy tutaj już dzisiaj nie rozmawiali, nie miałbym tego życia, które mam, nie miałbym dzieci, nie miałbym żony, nie miałbym domu, nie miałbym kościoła, nie miałbym mm -hmm. służby, którą dzisiaj prowadzę. I nie byłoby też fundacji, w której wiele lat pracowałem. I to mm -hmm. była taka fundacja no tak, bo pomocowa. To, tak, bo to jest w ogóle ciekawa historia. Chciałem się Ciebie o to dopytać i chcę przypomnieć, że zajmowałeś się ludźmi, którzy no przeszli tę samą, tą samą drogę. Teraz jest łatwiej chyba troszeczkę, natomiast na, na początku było trudniej, no bo nagle wychodzisz z firmę, zrywają z Tobą, jak świadkowie Jehowi, wszyscy w ogóle kontakty, bo to wszyscy powtarzają. Profesor tak, Bartosz, tak. profesor Birek, profesor Polak, tak? Nagle nie masz przyjaciół, jesteś Profesor Birek, Polak. Tego, tak, tak to, ale to są ludzie, którzy tak wykształceni. Aha. Mieli jednak niezłe papiery, mieli jednak e, autorytet, mm -hmm. tak jak Obirek, umiał zawalczyć i przywrócili go do pracy, bo przecież e, no tak, wyrzucili dziwisz go z roboty. Go, dziwisz go z automatu, tak? Ścigał. E, więc, e, natomiast są e, setki, tysiące ludzi, którzy żyją na tych wioskach, w tych małych miasteczkach, w tych zapyziałych różnych e, miejscach, gdzie ludzie patrzą na takiego księdza jak e, na wzór. Jak nie wiadomo na co, tak naprawdę, a, a w nim się gotuje, a on po prostu nie widzi sensu życia i, i, tak. i żyje w tragicznych też sytuacjach, w tych relacjach z proboszczem, z, z, z jakimiś tam przełożonymi, z biskupem. To są hmm. rzeczy niewyobrażalnie makabryczne momentami, o czym. No Mam tak. nadzieję, powiem. Wiesz co? No, no, więc właśnie chciałem się Ciebie spytać o tych ludzi, no bo jest wiele takich historii, które gdzieś tam e, e, poznałem, i to są w ogóle sytuacje niesamowite. Jest, jest historia jakiegoś księdza, który gdzieś tam e, rok temu e, miał się masturbować na plaży, gdzieś został wyautowany, on popełnił jakieś samobójstwo, stonoga nagrał jakiegoś księdza, który się mówił z jakimś chłopakiem. On oczywiście po prostu był pełen wstydu, że stanoga go wałtuje. Wałtował go oczywiście i też doszło tam do samobójstwa. Ale jest też mnóstwo historii, które pokazują, że, że właśnie ten wstyd, który jest najbardziej taką toksyczną, Emocją, kiedy muszę pokazać po prostu ludziom, którzy mnie mają za Boga, za jakoś wielkiego, ważniejszego niż, mm. niż oni, e, sprawia, że bardzo trudno mi jest po prostu pogodzić się z tym, że ktoś się dowie, że mam dziecko, że mam partnera, że mam jakieś e, podwójne życie. To są rzeczywiście historie straszne. Też uwikłanie w, chyba w, w ten system, no bo z jednej strony to jest właśnie to, że oczekują od ciebie, żebyś był kimś lepszym, ale z drugiej strony jest to hierarchia. Jesteś podporządkowany biskupowi. Ja poznałem takie historie księdza, na który słabo zbierał pieniądze i był konflikt z wikarym. To podejrzewam, mm. że to się bardzo często powtarza. On kazał mu mieszkać gdzieś tam po prostu w jakimś eternitem, pokrytym dachu, jak było odpuszczone. Zapraszał innych księży, jemu kazał tam siedzieć, no i chłopak się powiesił. Dużo jest takich historii. Po wizycie z Kworca, kiedyś też jakiś proboszcz w nowym sączu, zdaje się, też powiesił. To wikłanie po prostu w te relacje takie, w której no nie ma zasad, nie ma reguł. Ty poznałeś ludzi, którzy po prostu zdecydowali się jednak na ten heroizm, rzeczywiście nie mieli takiego zasobu jak życzeni przez nas tutaj znani hmm. księża. A powiedz trochę o tych spotkaniach. Piesza, ty mówisz o, tak pozwól, że będę kontynuował troszkę mm -hmm. to, co powiedziałeś i, i mm -hmm. jak mi przypomnisz, to wrócę do, jasne, do pytania. Jasne. Ale ty powiedziałeś o tym, że czasem skutkiem różnych skandali albo jakichś takich moralnych tak. trudności stało się. Popełnili mm -hmm. samobójstwo, bo zapędzili się w kozi róg. Ale większość, myślę, cierpi z innego powodu. Mm -hmm. Młodzi ludzie Zazwyczaj są pełni nadziei. Idą do seminarium nie dlatego, że oni chcą molestować dzieci, albo krzywdzić ludzi, okradać i napadać na banki, czy tam walczyć z biskupem. Oni, oni mają. Masę... napadać na plebanie. To znaczy, napadać na plebanie. Poznałem oh, takiego tak. na 11 plebanii napad. To był dobry człowiek. Ale um, mają ideały. Um, um. Oni rzeczywiście byli, niektórzy przynajmniej, ja tak o sobie też myślę. No wiesz, ja, ja też chodziłem do kościoła i też wierzyłem no, w jakieś ideały. W klimatach, związane, w klimatach tak. jakichś takich kościelnych um. i myślisz sobie. A w tym całym marazmie koła, który jest, tak. tej całej szarości, ja będę służył Bogu, będę robił sensowne rzeczy, będę pracował z młodzieżą, e, będę, będę robił rzeczy wyjątkowe, tak? Mm -hmm. Do wyższych rzeczy jestem stworzony, święty Stanisław Kostka powiedział, tak? tak. I nagle. Zderzasz się tydzień po święceniach kapłańskich, albo troszkę wcześniej już, bo w seminarium też różne rzeczy widać, ale młodzi ludzie myślą sobie: "Ja będę inaczej żył, ja dam radę, ja będę inny". Ale wchodzą w to środowisko i widzą, że są bezsilni, są bezradni. Przyszedł do mnie pewien ksiądz, to było parę lat temu, a miał z 30 parę lat, on był księdzem kilka lat zaledwie. I, i roztrzęsiony i mówi, ja, porozmawiaj ze mną, ja popełnię samobójstwo. Ja mówię, chłopie, wsiadek, gadaj, o co chodzi? Mówi, wyobraź sobie, że jak ja wracam ze szkoły e, i, i, i przychodzę, to, to ja kładę ręcznik na fotelu, bo, bo ja mam biegunkę z krwią i krew po prostu ze mnie tak leci, że, że ja tego, ja już tego dłużej nie zniosę. A ja co się dzieje? Mówi, a bo probosz do mnie wulgaryzmami, może nie będę tutaj mhm. e, tych wiązanek puszczał, mówi, e, ta gosposia, jak mnie wita, mówi to już, zamknij ryja, siadaj, żryj, co masz na stole. I przestałem, bo proboszcz, proboszczowi powiem: Ty się tutaj nie rzucaj, e, i tak dalej. Pojechał do biskupa i mówi, że nie jest w stanie już wytrzymać tej atmosfery, tego nękania, prześladowania. A biskup miał mu powiedzieć: w w więzieniu ludzie żyją po 5-10 po, po lat i, i są w stanie przeżyć, to ty też jeszcze przeżyjesz ten rok czy dwa. A, a mówi, ja, ja nie wytrzymam, ja, ja skończę ze sobą. Ja mówię, chłopie, no szkoda Twojego życia. no Sam widzisz, że, że, to, że to są kretyni jacyś, że to nie ma, Ale przede wszystkim to nie ma nic wspólnego z Bogiem. czy ty widzisz, że to nie ma nic wspólnego z Bogiem, że to jest instytucja, która ci niszczy życie, mm -hmm. że, że ci ludzie, którzy są. Bo on jeszcze wspomniał o jakichś machlojach finansowych, że proboszcz po prostu. Ja mówię, ale. Chłopie, ty, ty, co ty chcesz zmienić? Gospodzie chcesz zmienić, Polboczia chcesz zmienić. Ty możesz zmienić trochę swoje życie, więc ratuj swoje życie. No ale co ja mogę zrobić? Ja mówię: słuchaj, pozbieraj trochę pieniędzy, przygotuj się do odejścia, żeś miał kilkaset złotych w kieszeni, żebyś mógł wynająć cokolwiek na miesiąc i będziesz pracował po prostu. Tak. I dla niego to było jakieś takie olśnienie, że on nie musi w tym tkwić, że on może. Aha. I z tego, co wiem, potem napisał do mnie, że, że zrezygnował, odszedł, że żyje w cywilu. I takich, e, takich sytuacji było więcej. Ten jeden zapamiętałem, bo to było dramatyczne. On mówi: uh -huh. ja, ja skończę ze sobą, i był rzeczywiście e, roztrzęsiony. Nie widział światełka w tunelu, i myślał, on naprawdę sobie krzywdę zrobi. E, więc. E, Wracam do, do początku tego, co powiedziałem, że ludzie idą z ideałami, roz, roztrzaskują się o, o taką rzeczywistość pozbawioną, pozbawiony, pozbawioną sakrum, bo, bo to jest czysta religia. Islam to jest religia, prawda? Mm -hmm. Buddyzm W buddyzmie nie wierzy się, że w ogóle nie ma Boga w buddyzmie. To, to też jest religia. Ludzie robią różne religijne rzeczy. Przecież są niektórzy są całkiem w porządku. Moralnie funkcjonują. Ee, judaizm to jest religia. Kościół rzymskokatolicki to jest jakaś, jakaś religia, system jakichś, jakichś wierzeń, czynności, które się wykonuje i tak dalej. Ale w moim przekonaniu to jest religia bez Boga. To jest, tam nie ma Boga. Ci ludzie po prostu wchodzą w to z takimi wielkimi nadziejami, nagle mówią, zaraz, ale to jakaś pustka jest, co to jest? Widzą ludzi, którzy, którzy są zaprzeczeniem ideałów i, nie są, i są bezradni, nie wiedzą, co zrobić, bo są złapani. Nie mogą powiedzieć, że ja przestaje być księdzem, bo wszyscy mu mówili przez całe życie, jesteś księdzem. Nie może do domu wrócić, nie może do życia normalnego wrócić, no bo, no bo ten walec kościelny go zmieli. Teraz jak znaleźć pracę i tak dalej. Dla mnie jest w ogóle charakterystyczne to, tak jak słucham tego, o czym ty mówisz, że no właśnie ci ludzie, którzy mają jakieś ideały, właśnie oczywiście oni mają najgorzej. Dlatego, że jak ktoś wie gdzieś jakoś podświadomie, jak to działa i o co w tym wszystkim chodzi, no to ma tam raj, robi dobrze karierę, A, no tak. no bo nie ma żadnych wyrzutów sumienia. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że gdyby kościół był taki, jak to, co w ogóle głosi, tak, to by absolutnie nie przetrwał, dlatego że no zwróć uwagę, że nie da się stworzyć i zbudować takiej struktury majątkowej. Takiej struktury związanej z edukacją, sądownictwem, z tymi plebaniami, kuriami, z tymi wszystkimi sytuacjami, które no, przecież przez wieki były budowane, gdyby nie ludzie, gdyby nie po prostu pewne talenty polityczne, a nie religijne, a wiadomo, że no, polityka to jest brudna sprawa i trzeba mieć trochę inne e, e, atrybuty, no i e, no właśnie taki człowiek, który gdzieś tam nie wytrzyma tej konfrontacji właśnie z tą rzeczywistością, że tu trzeba zbierać pieniądze, że tutaj żadnego życia religijnego i animatorem nie będziesz, bo by tam patrzyli na ciebie, że, że psujesz pewną jakość. To znaczy, że się tu nic nie robi, tylko nie wiem, odprawi się... To tk. znaczy nie nadajesz się, kasy nie tak, przynosisz tak, i, tak, i to jest tak, oczywiste. To jest... Ja pamiętam moją historię, kiedy już decydowałem się na odejście z instytucji no i w listopadzie jest modlitwa za zmarłych. No w Biblii nie ma w ogóle informacji Informacji o jakimś czyściu, czy, mhm. czy o tym, że za zmarłych należy się modlić. Raczej Biblia mówi, że nie należy się modlić za zmarłych, bo sprawa już jest załatwiona. Skoro, mhm. skoro już nie żyje, to nie może podejmować decyzji, a, a chrześcijaństwo to jest osobista decyzja. Więc jak, co, czy ja mogę zmienić decyzję kogoś, kto już nie żyje? No nie mogę, no ale stoję. W pięknym kościele w środku w centrum Krakow Krakowa, wtedy to było, i mówię, za Duszę świętej pamięci. I, i czytam litanie, litanie tych nazwisk. Niektóre sięgają e, historii sprzed stu lat. I myślę sobie, co ty robisz w ogóle? Po co, po co to jest? No. E, i, I to mi uświadomiło, że że tak, gdzieś tam mówiłem sobie nie, ja będę, wiem o co w tym wszystkim chodzi, poznałem trochę Biblię, uwierzyłem Bogu, była to moja osobista decyzja, uwierzyłem w osobę Jezusa i myślę to, to ja będę inaczej funkcjonował. Ale okazało się, że ja funkcjonuję w tej instytucji, że ja nie mogę się wywinąć z tej instytucji. Ja mam uniform Mhm. Jestem funkcjonariuszem instytucji i, i nie mogę się migać od, od rzeczy, znaczy, których to wymagają, jeszcze, nie? i myślę, koniec. Nie ja byłem przerażony. Nie ważne jest to, w co ty wierzysz. Bardziej ważne jest to, w to, co wierzą yy, ludzie. A ja uważam, że gdyby zmusić księży do takiego życia, jakiego nauczają. To nagle klerby się stał po prostu marginalną grupą. Ludzi pełnych ideałów jakichś i tak dalej, zupełnie e, bez wpływu, bo powtarzam, żeby przetrwać przez tysiące lat, trzeba mieć po prostu e, generalnie inne cechy, które są właściwe dla takich bezwzględnych politykom. Nie? Natomiast e, powiedz mi e, o taką rzecz, chciałbym się Ciebie spytać. Dlaczego księżom tak trudno, bo Ty mówisz o tym odważnie. O terapii, tak. Natomiast y, ja spotkałem się z takim. Yy... Raczej z taką postawą, że, że wstyd jest mówić, że ja gdzieś korzystam z jakiejś terapii, że ja y, potrzebuję pomocy, że mówię pomóż mi, że ja czegoś nie wiem, tak? Bo ja muszę wiedzieć wszystko, że ja sobie nie radzę. Hmm. Skąd to się bierze? Bo zdaje się, to no jest to tak przyjęte trochę. Wiesz nie? co to się bierze z powszechnej mentalności, myślę. Hmm. No. Ktoś, kto ma e, problemy, nie wiem, tam z nogą. Z, z uchem bolącym, z zębem, idzie po prostu do lekarza. Tak. Ale jak ma, masz problemy psychiczne mm -hmm. i, i mówisz komuś, to idź do psychiatry, to mówisz, a co ja jestem wariatem? I są pewnego rodzaju takie choroby, które, które, wiesz, dyskwalifikują. I ludzie się wstydzą tego, wstydzą się przyznać, że potrzebują pomocy. I myślę, że to jest jeden z powodów, który też księży dręczy. To, to, było moje, to, to była moja obawa. Mhm. Że jak ja powiem przełożonemu to on powie, no dobra, masz problemy, tak, to nie będziesz duszpasterzem akademickim, to no, jesteś wariatem, to nie mogę, nie mogę ci pozwolić. Moja historia z, zaczęła się od rekolekcji ignacjańskich. Ja byłem w takim momencie, że myślę, czułem, że coś muszę zrobić, ja nie bardzo wiedziałem co, więc pojechałem na takie rekolekcje ignacjańskie do Częstochowy. Józef, Józef Augustyn to tak. prowadził i to było niesamowicie takie obnażające doświadczenie, że ja myślę nie w, w pewnym mm -hmm. momencie wybuchnę poszedłem mm -hmm. do niego na spotkanie i to był pierwszy człowiek drugi człowiek któremu zacząłem mówić o tym że byłem wykorzystywany seksualnie przez I ja mm -hmm. zacząłem niechcący bezwiednie zacząłem krzyczeć mm -hmm. I On mówi ale ale tego nie krzycz bo tutaj dookoła ludzi pełno to tego mówi Ksiądz potrzebuje terapii. To ja dam, y, dam ci kontakt do y, tam naszego jezuity w Krakowie, a ja miałem coś takiego w sobie myślę: o nie! Tylko nie do duchownego. Muszę znaleźć mhm. jakiegoś niezależnego, spoza kościoła kogoś. Ja miałem takie przekonanie, że lepiej, jak znajdę kogoś spoza kościoła, żeby, mi, żeby był bezstronny, tak? żeby, mhm. żeby dbał o moje interesy, a nie o interesy instytucji. W ten sposób trafiłem też tu w Warszawie do, do terapeuty, który prowadził, prowadził takie szkolenia i prowadził terapię. I, I Bogu dziękuję, że tak jest. Więc dzięki terapii. Mogłem lepiej siebie zrozumieć, mogłem zobaczyć, jak, co się zadziało w moim życiu, no i też dostałem siłę do tego, żeby zawalczyć o swoje. Jakby dostałem wsparcie, nie tylko mentalne, ale też widziałem, słyszałem, jak ludzie reagują. Ja opowiadałem o drastycznych moich przejściach i widziałem, że ludzie płaczą, że oni mnie nie obwiniają, oni mnie nie krytykują. Ale płaczą, że oni się ze mną identyfikują, że, że oni mi współczują. I to mm. był dla mnie szok, że oni mnie nie skreślają za to, że, że ja sobie nie radzę z jakimiś dziedzinami życia, że, że ja mogę się przyznać, że ja potrzebuję pomocy i wsparcia. I to było. Takie oczywiste, że ja potrzebuję pomocy i wsparcia. I to, to było dla mnie niesamowitym impulsem, żeby przejść przez terapię, żeby potem pracować mhm. cały czas gdzieś nad, nad sobą, nad tą historią. Ta historia z przeszłości, co mnie zaskakuje, faceta 60-letniego, że te historie jakoś żyją, ale, ale one nie żyją swoim życiem. Nie mhm. żyją gdzieś jakimś podziemnym nurtem, ale ja mam większą świadomość tego, co się we mnie dzieje. Więc jak ja czytam na przykład o samobójstwach księży, no to od razu widzę swoich kolegów i myślę sobie, aha, to się zadziało w życiu, i emocjonalnie to przeżywam mocniej, albo jak słyszę o krzywdzonych dzieciach, ja oczywiście od razu reaguję, mhm. ale to, to jest reakcja, którą mam świadomość. Dlaczego, co mhm. się zadziało w moim życiu, i to mnie nie niszczy dzisiaj. Ale opowiadałeś też o, tak jak rozmawialiśmy sobie trochę o tych historiach, mówię też w książce w Plebanii, mówiłeś o... Takich dziwnych śmierciach ludzi, którzy się topią w jakiejś beczce, wypadają gdzieś po prostu z okna. No, Dziś ludzie idą w góry i nie wracają. Jak na jednego człowieka dużo tych takich dziwnych sytuacji, zupełnie niewyjaśnionych. Nie? No, zwłaszcza ten Tarnów, tak nawiążę jeszcze do, do tego Tarnowa. Kiedy ja miałem taki epizod, pracowałem w Tarnowie chyba dwa lata. No i rzeczywiście tych kościołów, tych duchownych, to seminarium tam wszędzie, ten no, kościół, to jest, wszędzie tak. to widać. nie. Mhm. Więc mówiło się, że to jest zagłębie policjantów i duchownych, dlatego że to był sposób na wybicie się. Awans społeczny. Na awans społeczny, a. tak. Taki młody chłopak, który kończył studia to, poświęcenia kapłańskich, dostawał samochód od rodziny tak, żeby mógł przyjechać do rodziny w odwiedziny, więc dostawał samochód w, w nagrodę. On nie musiał zapracować na to. Po mm -hmm. prostu to było mu dane. Plebania, jedzenie, ubranie i tak dalej. Więc to też, to też było niszczące. Jednocześnie, ponieważ zagłębie duchownych, jakby te motywacje, nie wiem, czy te motywacje pójścia do seminarium rzeczywiście były właściwe, czy właśnie też nie o to chodziło, żeby aha, będę coś znaczył, wybiję się, będę miał fajne życie, ciekawe i tak dalej. Potem jednak nie wszyscy są tak do cna zniszczeni. No jakieś uczucia, jakieś emocje, jakieś poczucie uczciwości, gdzieś to sumienie no, no, wykoślawione, ale jest. I, I myślę, że w pewnym momencie ludzie sobie nie radzą z jakimś podwójnym, potrójnym życiem, które prowadzą. Stąd my mówimy o samobójstwach, ale gdybyśmy zaczęli mówić o alkoholizmie, księży, o narkotykach, o, o tych, tych wszystkich sposobach no. na to, żeby załagodzić ból, żeby, żeby jakoś stłumić tak, żeby jakoś stłumić ten niepokój, wstyd, i, i to zagubienie, żeby wyrwać się z tego, al, albo przynajmniej zagłuszyć, samobójstwo to już jest efekt. I my nawet nie wiemy, ilu tak naprawdę zginęło, bo tak jak w przypadku Tarnowa, tam gdzieś ośmiu w ciągu sześciu lat, ale oficjalnie pięciu. Więc jak pamiętam, że kiedy mieszkałem w Krakowie, pracowałem w Krakowie, z okna wypadł na rynek kleparski młody ksiądz. No, ale oczywiście była cisza, kompletna blokada informacyjna. Wtedy Macharski był kardynałem. Więc z tego co wiem, przełożony zadzwonił, jakiś proboszcz zadzwonił do Kuri. Z Kuri zadzwonili do prokuratury. Był szlaban na informacje. Dziennikarze nic nie wiedzieli, bo mhm. wszystko było. Prokuratura jakby objęła tajemnicą sprawę śledztwa. No, ale potem koledzy gdzieś tam po kątach szeptali: mówi, A. Wszyscy byli piani, i nie wiadomo, ostatecznie, czy wypadł sam, czy, czy, czy go wypchnęli z tego okna. Więc to, to jeszcze bardziej dramatyczna hmm. sytuacja. Też bardzo smutna rzecz i, i w ogóle zadziwiająca to, to w tym zgromadzeniu, w którym pracowałem, zakonnym sekretarz przełożonego zgromadzenia w Europie, Polak. Mieszkał w Paryżu ze swoim, taki młody chłopak, który, który przynieść podej, pozamiata i był mm -hmm. takim sekretarzem jego i on mi właśnie potem opowiadał, bo o, o śmierci wszyscy wiedzieli, że zginął. Nagle facet, 50 czy, czy niecałe 60 lat, nagle nie żyje i cisza. Ten przełożony, Tak, ten, tak, ten sekretarz tego przełożonego z Paryża. No i... Cisza kompletna, i, i z, zdarzyło się, że, że gdzieś tam byłem w okolicach Paryża i spotykam tego młodego chłopaka, który temu samobójcy gdzieś tam pomagał, służył, był z nim. I mówisz: Słuchaj, on. Nie, on nie umarł, tak? On, on w beczce na deszczówkę się utopił. Mówi, Jak w beczce na deszczówkę się? No, może nie był trzeźwy, no. mhm. I tego. W każdym razie on mówi: Nie, nie chcę o tym mówić. Nie. Mhm. No ale facet po 50, no jak może się utopić w beczce na deszczówkę, gdyby nie chciał, po prostu. I mhm. Także to tak, takie makabryczne, jakieś dziwne sytuacje. Natomiast ja wierzę, że można się utopić nawet w łyżce wody, jak ktoś chce że mhm. można się powiesić na klamce, na sznurówce. Jakby to, jest, to jest coś naprawdę zastanawiającego, że jak człowiek podejmuje, podejmuje taką straszną decyzję, taką dramatyczną decyzję, to nie wiem, jakieś siły zła chyba w tym pomagają, że no jak można się powiesić, powiesić na klamce na sznurówce, ale można, się okazuje. I ludzie mm -hmm. gdzieś tam w tych informacjach prasowych też to jest, że, że iluś, iluś z nich się powiesiło na klamce. Więc to jest mm -hmm. przedziwna, że trzeba chcieć bardzo. Znaczy, na ja taką historię, to jest taka historia, o no, której słyszałem w latach 80. o księdzu, który miał Córkę partnerka go szantażowała, on się bał, że po prostu traci możliwości awansu, kiedyś hmm. cięży było dużo, więc nie można było go poświęcić, no, no i położył się na łóżku, dźgnął się nożem, no ale no, szło to słabo, nie wykrwawił się, więc się doczołgał do kuchni, wziął drugi nóż, wrócił, doczołgał się na łóżko i dobił się. Jakimś tam sztyletem prosto w serce. Ja myślę, że dochodzi do tego jeszcze taki kolejny ta kolejna sytuacja, której sobie nie uświadamiamy. Czytałem sobie ostatnio jakiś taki tekst na temat kościoła irlandzkiego. Jest tam taki ksiądz. Irlandzkiego, tak? Tak, okay. irlandzkiego. Ksiądz Bernard Hoban się nazywa. Hmm. I on mówił na temat zwiększonej się liczby samobójstw irlandzkich księży i on łączył to z depresją i to mnie akurat nie dziwi, która wynika z poczucia osamotnienia i izolacji. On mówi tak, bo był jakiś zjazd tych księży, że obecnie zdecydowana większość irlandzkich księży ma... 70 lat lub więcej. Tak. Nie mają w zasadzie żadnego znaczenia dla społeczeństwa. Pomni lat, kiedy byli elitą irlandzką, nie potrafią się odnaleźć. Trudno im przyjąć lawinową krytykę w mediach, obwinianie kleru za ucisk irlandzkiego społeczeństwa w ciasnych katolickich paradygmatach. I on stwierdził, że kapłaństwo decyzjalne w Irlandii to zaginione plemie, i stwierdził, że księża muszą znaleźć głos i odwagę, by mówić prawdę o imieniu. No ale rzeczywiście jest chyba tak, że. Yy, zmieniła się tam absolutnie sytuacja dla człowieka, który był takim bohaterem narodowym hmm. nagle. nagle jest kimś, kimś kogo pokazują palcami, hmm. to jest jakimś właśnie takim wymierającym gatunkiem, który nie ma żadnego autorytetu. Nie? Myślę, jak cię że... pokazują palcami, to jeszcze coś znaczysz, ale jak cię ignorują totalnie, no to jest jeszcze chyba gorzej, bo ja bym, jakiś program oglądałem nie pamiętam, gdzie to było. I starszy ksiądz, jak mówisz, taki 70-latek, mówi: No, zobaczcie, tutaj cała moja parafia to jest tych 10 starszych kobiet. Mówi biskup, mówię biskupowi, że, co, że coś zmieńcie, coś zróbcie, bo wymrzemy wszyscy. W końcu mówi: Nie, do nich nic nie dociera. Mówi, Siedzą w tych pałacach, niczego, niczego mm -hmm. nie rozumieją. Więc y, to, jest, y, to jest jakoś tak właśnie, że że oni po prostu żyją w takim poczuciu, że to już są po prostu na marginesie, że młodzi ludzie w ogóle tym się nie interesują. Mi się zdarzyło, ja jestem pastorem w kościele ewangelicznym i ktoś z mojego kościoła mówi, jechałem w tra tramwajem, no i nagle młodzi ludzie widzą szyld kościoła. I mówi, ale głupota, co za, co za kretyństwo, kto, kto w to jeszcze wierzy. To był ubaw po prostu dla nich, że w ogóle ktoś, że jest jakiś szyld jeszcze jest, że, że jakiś mhm. kościół, że, że w ogóle kto to chodzi. Ja myślę, że te trendy mhm. do nas też docierają. Mhm. Oczywiście, że te parafie pustoszeją, oczywiście ten polski kościół rzymskokatolicki narodowy jest jeszcze duży, więc sporo wody upłynie zanim, zanim ta taka religijność, nie wiem jak ją nazwać, ten folklor ta, tak szybko nie, nie wymrze, bo, bo to jest folklor, to jest jakaś <much> część życia, więc, więc to szybko tak nie nastąpi całkowicie, ale widać ten odpływ ludzi, którzy się zastanawiają, myślą, szukają, drążą. Nie chcę powiedzieć, że, że tam zostają nie, sami. Nie, ja to znaczy, tylko no myślę sobie. Nie chcę obrażać że... nikogo. Nie, oczywiście. ale tak sobie pomyślałem, no, albo robisz dobrą jakąś minę do złej gry, a to już jest naprawdę trudne, no bo to też nie jesteś tak za bardzo sobą. No i udajesz, a nie masz żadnego wpływu na zmianę. No bo przecież ten system ma to do siebie, żeby się nie reformował. On ma po prostu utrzymywać wpływy, do niczego się nie przyznawać, co złe, obwinić cały hmm. świat za wszystko. No, jak ktoś jest na tyle lotny, że może wykonać pewną elementarną analizę tego, skąd to się bierze, po prostu, i doszuka się tych systemowych. To win. jest dobry moment, który mówisz, mm. dlatego że kto jest pierwszy do odstrzału, jeżeli sprawy nie idą tak, jakby biskupi chcieli? No, mm. Wykonawcy, bezpośredni wykonawcy ich poleceń, czyli tak. ci księża którzy są na parafiach, na tych wioskach i tak dalej, to oni zbierają pierwsze cięgi, tak. mówią, a dlaczego, dlaczego wpływy są mniej, dlaczego pieniędzy nie ma, dlaczego to, dlaczego tam? a jak ty, taki ksiądz nie ma pomocy, nie ma wsparcia, ale ma pretensje, oczywiście słyszy, słyszy też narzekania, pretensje od świeckich tak zwanych, Słyszy te wszystkie głosy w radiu, w telewizji, do ulicy i nawet w Gościu Niedzielnym, gdzieś przeczytałem to w internecie, był jakiś artykuł, gdzie autor narzekał na to, rozmawiał z księdzem, który mówił: No tak, bo na ulicy słyszę wyzwiska, słyszę pretensje, no i to jest powód, dla którego jest tak źle, bo, bo ludzie źle nas traktują, dlatego tak źle się dzieje. czujemy, dlatego tak źle się dzieje. dzieje. Więc jakby, kiedy mówimy o samobójstwach księży, to myślę, że to są naprawdę ludzie w bardzo no, no, w takim w złym miejscu, to znaczy tak, są pod ostrzałem, rzeczywiście są pod ostrzałem. Biskupi mają do nich żal, pretensje i wymagania. Świeccy mają żal, pretensje i swoje wymagania, a oni są bardzo często sami w tym, nie? I no i nie, nie mają co do kogo bardzo, pójść, co do kogo pójdą. Zrobić z tym. Nic co z tym no. zrobić. Albo, no albo się upić, albo nie wiem, co jeszcze zrobić. Nie chcę podpowiadać <laughs> oczywiście tego rodzaju rozwiązań, bo żeby wyjść no to, no to nie chcę mówić o odwadze, ale, ale trzeba no, tak mieć odwagę, co, tak siłę, tak, tak. trzeba mieć to przekonanie, dobra, to muszę walczyć o swoje życie. Muszę zawalczyć, ale, ale jak nie wiesz, gdzie pójść, jak pójść, nie, nie masz poparcia, nie masz przyjaciół, bo, bo jesteś właśnie taki na świeczniku, jakiś jesteś taki wyizolowany, Ma, żyjesz w tłumie ludzi, ale jesteś samotny w tym tłumie. Nie? I to jest no, dramat. Żal, żal mi okropnie mi żal mi mhm. ludzi, którzy w tych takich religijnych kleszczach żyją. I Biblia mówi, po Takie... owocach ich poznacie. Nie? I myślę sobie, no ale żeby były owoce, to korzenie muszą być zdrowo Ech. jakoś zakorzenione. Ech. Ech. No A dobrze. To... No dobrze, żeby tak e, smutno nie było, no to powiedzmy sobie szczerze, że Leszek jest przykładem, że można wejść zbudować sobie życie. Znamy wielu takich e, ludzi, którzy sobie z tym e, poradzili, poszukali gdzie indziej, posłuchali siebie. Bardzo dziękuję Ci za to, że kolejny raz u nas gościłeś. Dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj dla Was mam koszulkę o wydawnictwa Pruszyński. O, plebania. <grywa> I zapraszam Proszę, To was. budujemy ple nową plebanię? <grywa> na, na co ta zbiórka? Nie, no wiesz co? Nie, nie, to, to, to jest dla naszych patronów yy, yy, prezent. No, yy, powiem ci, że zastanawiałem się nad tym tytułem, bo z jednej strony. No, plebania jest uosobieniem tego filmu, tak? Plebania, tam tak, tak. jest taki film, zdaje się. Ale plebania była zawsze intrygująca. Tak, miejsce. ale z drugiej strony jest, niektórym się kojarzy już z Dobrową Górniczą, także no. wiesz. No, zobaczymy. Każdy ma swoją plebanię. Każdy więc... ma swoją plebanię. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.